Siema, z tej strony Łabędź z kanału Pogrywajki przy piwie. I dzisiaj jak widać pokazuję Minecrafta, z tego powodu też jeszcze nie wiem na który kanał to wrzucę. Tak, jak widać kolejka. Jak widać trochę redstone'a tutaj poużywałem, może nawet trochę za dużo, w sensie tam to i owo dałoby się uprościć, no ale automatyczna kolejka. Full automat. Jak widać stacje są wełniane, prototypowe. Takie czysto, żeby tylko coś działało. Schodki dodałem tak, aby cokolwiek. Kładki tak. To jest jedyna stacja, na której są te kładki, schodki i tak dalej. Najpierw pokażę może mechanizm stacji. To lampy są... Lampy i tutaj wajchy są do wyboru stacji, to zaprezentuję potem. Działanie. Stajemy tutaj, pojawia się wagonik. Schodzimy, wchodząc do wagonika, schodzimy z płytki. Wagonik odjeżdża, jedziemy. Dojeżdżamy do stacji, wychodzimy. Przechodzimy przez płytki, wagonik spada. I tyle. Jeżeli chodzi o użytkowanie, natomiast jeżeli chodzi o tak bardziej działanie, to mamy tak. Po tym jak wagonik sobie ciach spadł, bo on spada stąd, tak jak to są te dwa tłoki, on spada na jedno, gdzieś tutaj, nie? Z racji, że tory są pochylone, jedzie w tę stronę, tutaj jedzie do góry, trafia w kaktusa, łapie go hopper, czy jak się tam te leje nazywają, transportują go do dispensera, no i jest zmagazynowany. Natomiast płytka jest nad tym kablem, nie? Jak płytka zostaje wciśnięta, ten kabel się zapala, gasi tą pochodnię. Ta pochodnia czasowo wyłącza tory zasilane tutaj. W momencie, kiedy zejdziemy z płytki, to ta pochodnia z powrotem się zapali, więc tory znowu się zasilą. Natomiast ta pochodnia, jak zgaśnie, zapali się ta, tutaj sygnał idzie do bramki min. Ta bramka no, daje krótki sygnał, tak, z długiego, stałego sygnału daje krótki. No, ona prawdopodobnie jest niepotrzebna do tego dispensera tutaj. Ale ja się uczyłem redstone'a na starszych wersjach i wolę to zastosować. Tak, dla pewności. Ten repeater jest tylko po to, żeby tutaj sygnał się nie krzyżował i to jest całość działania stacji. Tak, o, dobra. Skoro już mamy działanie stacji, to przejdźmy do samej kolejki i najpierw zaprezentujmy jej użytkowanie. Dobra, to jest wyjście, tu jest wejście, dobra. Kierunek do 1.1. Nie, to myśmy sobie pojedźmy do 0. To jest stacja właśnie. Są jak widzicie, przy obu torach są dwie linie redstone'a. Oznacza, że są dwa bity danych. Mamy cztery możliwe kombinacje włączone, wyłączone, tak? Czyli, że oba są wyłączone, włączony jest tylko ten, włączony jest tylko ten i włączone są oba. Cztery możliwe kombinacje, czyli cztery możliwe stacje. Dwie stacje są stacjami końcowymi, mają lekko zmienioną budowę, a dwie stacje są takie o. No, tam widać jeszcze jedną, natomiast tam 0,0 nie widać. I tą końcową potem jeszcze za chwilę wam pokażę. Wybór stacji. Właśnie, włączone równa się 1, wyłączone równa się 0. Czyli, jak zapalamy pochodnie, to zapali nam się ścieżka redstone'a, jak wyłączamy pochodnie, to wyłączy nam się, znaczy pochodnie, lampę, to wyłączy nam się ścieżka redstone'a. Pierwszy bit, drugi bit, stacje są określone, wiecie, no to jest stacja 01. Tu mam sobie, wypisałem kierunek, że w kierunku 00.
01, czyli żeby wrócić na tą stację, jeżeli teraz bym pojechał, to bym wysiadł tam. O, w tym momencie tak byłoby 01. I tak dalej, i tak dalej. Chyba czaicie, o co chodzi z tym. Ale pojedziemy na 00, żeby zaprezentować wam stację końcową. Mamy wagonik. No i dobra, i jedziemy, nie? Jak widzicie, co jakiś czas są. O, coś mi się tu przycina. Co jakiś czas są. O, panie. A się tnie. No niedobrze, trzeba by zmniejszyć. Czekajcie. Wideosy, właśnie. No, to nie dziwne, że się przycina. O, dobra. Teraz się nie będzie działo. Co jakiś czas są oczywiście tory napędzane, żeby wagonik jechał, i co jakiś czas jest detektor. O co chodzi z detektorem, to wytłumaczę wam, jak wrócić. Znaczy, no, albo gdzieś tam, na tamtej stacji. Tak. Znaczy, o co chodzi? Po tego typu kolejce, to tym, że zagęszczenie takich, o takich struktur, jak tu widzicie, musiałoby być nieco większe. Może jechać wielu graczy i każdy będzie dojeżdżał na swoją stację. Nadal się przycina. No powiedzmy, że mój komputer nie jest jakiś super niesamowity, a program do nagrywania też trochę zasobów ciągnie. Tak. I tym, że trzeba by na stacjach dołożyć jeszcze system wykrywania, ale to za chwilę. Będę omawiał już mechanizm. No właśnie, mamy stację końcową. Jak widzicie, jest jeden budynek, gdyż no, można przyjechać tylko z tej strony do tej stacji, tylko w tę stronę można jechać, nie? Więc nie ma sensu stawiać dwóch, żeby w dwóch kierunkach jeździć. Tak, to sobie spadło. Od razu wrócimy zaraz, nie? I będę tam dalej opowiadał. Było ustawione 01, więc wrócę na właściwą stację. Musiałem wcześniej z tego korzystać i jechać na 01. Tak, przy budowie oczywiście to można jakoś ukryć. Ważne, żeby bity danych się nie krzyżowały, żeby nie łapały ze spod siebie sygnału. No i zasadniczo. No, upierdliwe jest to, że. No, macie, wiecie, no tak jakby jeden tor, no dobra, nie, można zbudować taki, o. Ale tu macie jeszcze dwa ceny. No ale trudno. Coś za coś. Kolejka jest full automat. Ustawiacie, która stacja jedziecie i jest. Ewentualnie właśnie, tak jak mówiłem, wysiadanie mogę ten. Mogę poprawić. Wiem, czy nie wiem. Może w poprzedniej próbie. No nieważne. Chociaż nie, to chyba w poprzedniej próbie było wygrania. To ten. Znaczy na zasadzie, że tam chyba torami aktywującymi wagonik można zmusić gracza do wyjścia z wagonika, więc można do tego dołożyć tłok, który gracza wypchnie z toru. Od razu wagonik może pojechać sobie z miejsca dalej i będzie wszystko fajnie i bezpiecznie, i nikt nie będzie marudził. Nie będzie zatorów i w ogóle, nie? Szczególnie na wielu graczy to by się przydało. No na jednego to i tak nie ma większego znaczenia. O, właśnie, dobra. Dobra, to teraz jak to działa. Po pierwsze,
Po pierwsze, może transport sygnału. O co chodzi z tymi ostrymi strukturami? Aktualnie do gry przy jednym graczu zdaje się, że jest to niepotrzebne, bo repeatery w jakiś sposób pamiętają, co było i że ten sygnał leci dalej, pomimo że źródło sygnału wyszło poza obszar odczytywany przez komputer, nie? Że te 16 czanków, czy tam ile tam się ustawi. To jest, w tej wersji zagęszczenie tego jest takie, że mógłbym tutaj grać nawet na, zresztą, na 4 czanki, jak się nie mylę, ale weźmy 8, żeby jeszcze płynniej to chodziło. Ła, klawisze. I o co to robi? Widzicie, tu sobie idzie sygnał z tej strony. Jest ciach i ten repeater jest zablokowany, nie? Ten repeater jest blokowany przez ten repeater. Ten repeater zasila ten kabelek, który czerpie zasilanie stąd. Jest tak, gdy wagonik przejeżdża ciach, nie? Ta pochodnia gaśnie. Ten repeater przestaje blokować ten, więc ten zmienia sygnał na taki, jaki płynie tutaj, nie? Że albo jest, znaczy, no, w sensie wyłączony, albo włączony. W tym momencie włączony. W tym momencie nic by się nie zmieniło, nie? Ale jakbym tutaj odciął, a zresztą nawet zademonstruję, widzicie, to gaśnie, tu sygnał się trzyma, nie? W momencie, kiedy wagonik pojechał dalej, sygnał się blokuje. I mamy takie stałe źródło sygnału, które nie zależy od tego, czy w obszarze gry nadal jest źródło. I tak samo, jeżeli jechałby następny gracz i on by sobie tam zmienił wartość tego, gdzie on chce jechać, nie? To gracz, który jest, jeżeli, no powiedzmy, że jechałby dostatecznie daleko za poprzednim, to tamten gracz sobie by spokojnie jechał, tak? Następna taka stacyjka by przejmowała, kolejne stacyjki by przejmowały jego sygnał i jego sygnał jechałby tak jakby razem z nim. I następny mógłby sobie bez problemu jechać i nie wpływać na to, gdzie tamten ma wysiąść. Oczywiście trzeba, żeby na wielu graczy to działało skutecznie, trzeba dodać mechanizm właśnie blokujący możliwość odjazdu ze stacji, w momencie, kiedy ktoś jest za blisko, zanim przejedzie, wiecie, odpowiednią odległość, tak żeby te sygnały się nie nakładały, tak? Dalej. Po co tutaj są te wszystkie bramki i tym podobne? Otóż to jest bramka zapamiętująca. To jest po prostu bramka zapamiętująca sygnał. Tak. Tej w zasadzie chyba nawet mogłoby nie być, tak teoretycznie. Ale chodzi o to, żeby tutaj mieć pewność, że to będzie działać tak, jak to działać ma. Dlatego ją tu wstawiłem. Tu natomiast jest brameczka. No, od tych współstopniami to chyba potem już odeszłem, bo to trochę zawodna konstrukcja była. No niemniej, ta brameczka służy temu, żeby, o, bo to zasila bądź nie zasila, to jest taka zmodyfikowana bramka I, to zasila tę oto, zasila bądź nie zasila, bo zależy, w którą stronę stacja jest usytuowana, nie, tam jak jest obrócona. Tylko w przypadku, gdy jest, o, zasila te tutaj tą, Boże, te tory, tutaj to, bo to wiadomo, w zależności od otrzymywanego sygnału jest w te lub w te, skręca. Tylko w przypadku, gdy jest odpowiednia kombinacja sygnału na kablach. W każdym innym przypadku, no teraz jest akurat właściwa, nie? Ale w każdym innym przypadku ta zwrotnica będzie obrócona w tę stronę i gracz będzie sobie jechał dalej, nie? No. Następnie jest tutaj ten sygnał. Co ten sygnał robi? Po pierwsze, w momencie, kiedy tutaj nie ma zasilania,
Nie ma zasilania tutaj. Co to powoduje? To powoduje, że tutaj zasilanie jest. Bo tutaj, jak widzicie, są bramki negacji. Sygnał się odwraca z tego, co tam było. Tutaj w te pochodnie dają zasilanie, zasilają to. I koniec końców, jak robimy drugą negację, żeby wrócić do sygnału, taki jakbyś powinien, to wychodzi nam 0. Ta tutaj brameczka tak sprytnie zeruje nam sygnał w momencie, kiedy... W sensie po to, żeby ten tutaj, nazwijmy to przekaźnik, nie mógł pobrać sygnału stąd, nie? Bo to, gdzie jak wagonik włącza to, to ten wtedy na tych kablach popłynie sygnał stamtąd. A jednocześnie ta bramka aktywuje ten przekaźnik, więc ten przekaźnik wtedy pobierze sygnał stamtąd. Natomiast... Jeżeli wciśnięte zostanie ten tutaj tor, się aktywuje, nie? Da sygnał, to też da sygnał do tego przekaźnika, a jednocześnie jest podobna konstrukcja tutaj z lampami, nie? I z sygnałem ze stacji. I wtedy ten też z zerowaniem sygnału i wtedy... Ten przekaźnik pobierze sygnał ze stacji, a nie z kabli przed tym. I to jest cała moja konstrukcja. Nie jest to wybitne, nie jest to jakieś niesamowicie złożone, aczkolwiek jest w pełni działająca, full automatyczna kolejka. Na pewno dałoby się zrobić bardziej elegancko, użyć mniej negacji, zrobić mniejszą, że tak powiem, bardziej przestrzeń oszczędzić, surowców. Na pewno da się właśnie ulepszyć tutaj wyjście na automatyczne. Niewątpliwie da się zrobić bardziej idiotoodporne wejście. Niemniej bardziej mi chodziło tutaj właśnie o sam ten mechanizm transportu sygnału. Wcześniej trzeba właśnie, wcześniej dopóki nie dołożono, dopóki Mojang nie dał możliwości blokowania repeaterów, to pamięć trzeba było stosować w ramki RSNOR. Co było jeszcze znacznie większe, nie? Było znacznie bardziej upierdliwe. W tym momencie te bramki są wcale nie aż takie strasznie duże. I da się to spokojnie zrobić tak w miarę sensownie. Oczywiście do zastosowania tego w wersji dla wielu graczy trzeba by bardziej zagęścić ilość tychże przekaźników, przynajmniej troszkę, żeby to działało skuteczniej. A jednocześnie dodać ten mechanizm właśnie sprawiający, że nie blokują się nam, znaczy nie nakładają się nam sygnały, wiecie, jadących już, a dopiero wjeżdżających na tor, nie? Żeby odległość pomiędzy nimi była co najmniej dwa razy jak odległość pomiędzy bramkami. Dlaczego dwa razy? Bo patrzcie. Powiedzmy, że pierwszy jest sobie gdzieś tutaj, więc jego sygnał leci stąd, nie? I zanim on doleci, znaczy on musi dolecieć tutaj, zanim następny doleci tutaj. To jest jeden, to jest ponad, więc odległość pomiędzy nimi musi być ponad 1, doliczając możliwość pewnych różnic pomiędzy odległościami między tymi przekaźnikami i pewien zapas bezpieczeństwa, można policzyć, że dwie takie odległości są potrzebne do bezpiecznej jazdy, tak, znaczy bezpiecznej, no w sensie nie nakładania się sygnałów. Tak? Jeden gracz musi wyjechać. Pierwszy gracz musi wyjechać za ten przekaźnik, zanim następny wjedzie na ten przekaźnik. Bo inaczej ten nadpisałby ten przekaźnik, zanim ten przekaźnik pobrałby dane tego pierwszego gracza. Znaczy dane, no, na którą stację trzeba jechać. No, myślę, że ci, którzy trochę się na Redstone nie znają, to będą załapią
O co mi chodziło tutaj z tym wszystkim? Ci, którzy się na Redstone nie znają, to i tak zasadniczo muszą albo się będą musieli dokształcić z podstaw Redstone'a, bo pojęcia, które wykorzystywałem, są raczej podstawowe. Natomiast albo ich to w ogóle nie interesuje, więc też nie ma sensu tutaj tłumaczyć podstaw, nie? No. Oczywiście stacyjki mają mimo wszystko trochę. No, są dość pokaźnych rozmiarów, nie powiem. Tak jak mówię, być może dałoby się je nieco skompaktować, tak upchnąć w mniejszą przestrzeń, ale zasadniczo wszystko działa jak powinno. Pięknie, ładnie. A pojedziemy sobie jeszcze na 1-1, a co mi tam? Ohoho, a mi się tu cnie. No Boże, dobra. Ale jedziemy. No właśnie, wcześniej nie zaprezentowałem, jak ten wagonik pomija stację. No to teraz będzie. Bo właśnie, trochę ten mechanizm może być wrażliwy na lag. W sensie właśnie, bramka się może nie otworzyć, tam by trzeba było to deczko zmodyfikować, coś pokombinować. Niemniej jak lagów nie ma, to działa. Oczywiście na serwerach, znaczy właśnie, ja mówię, że ten mechanizm działałby dla wielu graczy. W sensie działał, w sensie mechanizmu logicznego, nie? W sensie, że logicznie by to spisywało egzamin, tak jeżeli chodzi o sam algorytm. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy to by działało na serwerze, wiecie, no, chyba większość osób się orientuje, jak skomplikowane mechanizmy Redstone działają na serwerach, szczególnie z większą ilością graczy. Tak, więc no jak widać, przejechaliśmy jedną stację, dojechaliśmy do stacji 1-1 i jest gitara. Jesteśmy. No to tutaj na tej stacji mogę jeszcze zaprezentować wam, jak wygląda tutaj mechanizm ten. To jest po prostu tak jakby połówka normalnej stacji i kable są przeciągnięte tak, żeby o. Nie starałem się nawet tego modyfikować tak, żeby to było bardziej, wiecie, krótsze i w ogóle. Po prostu pobudowałem jeszcze raz dokładnie to samo, tak samo. Nie starałem się w ogóle tutaj kombinować. Dobra, co jeszcze można z tą stacją zrobić? Po pierwsze, można dołożyć kolejne bity. Przy trzecim bicie, przy trzecim kablu jadącym razem z torem, dostajemy 8 kombinacji możliwych, wiecie, liczb binarnych, co daje nam 8 stacji, nie, możliwych, więc to już byłaby pokaźna linia, a czwarty bit to jest już 16 stacji i to już jest wow. Co jeszcze? Można zrobić oczywiście stację po okręgu, zarówno z jednym torem, tak żeby trzeba było zawsze przejechać całość, bo tylko w jednym kierunku jedziemy, albo w dwóch kierunkach, żeby sobie wybrać, wiecie, skrócić nieco. Mechanizm zrobienia jednej stacji w dwóch kierunkach jest realny, ale ja bym, znaczy jest do zrobienia, nie powiem, ale nie chcę się go robić. Kto się tam na Redstone nieco wyznaje, ten jest w stanie to wymyślić, jak to powinno działać, to można w 5 minut, gorzej z budową tego. Ja nie jestem architektem, nie lubię tak budować. To było dla mnie nieco udręka pobudować te wszystkie tory tak takie długie. No, stację budowałem od wioski do wioski mniej więcej. Cały mechanizm da się rozwijać jeszcze. Myślę, że jest fajnie.
Tak jak mówiłem, nie jest to jakieś wybitne osiągnięcie, ale jest to coś ciekawego. Myślę, że kilka osób może to zainteresować. Wszystkim, którzy do teraz dotrwali, dziękuję za uwagę. Być może jeszcze coś z Minecrafta kiedyś nagram. Trzymajcie się. Heja.